To memoriał, to memoriał dla człowieka, który nigdy się nie poddał. To ku pamięci w szacunku geście. Pan Mróz miał wspaniały pomysł, żeby zorganizować taki turniej, który jest jeden z najlepszych w Europie, a nawet w świecie, bo na ten turniej starają się o uczestnictwo najlepsze drużyny świata. Co roku jest ktoś inny i rzeczywiście fajnie jest. My czekamy na ten turniej, nie tylko dlatego, że jest coraz mocniejszy, nie tylko dlatego, że Jurka Wagnera, ale dlatego, żebyśmy się mogli spotkać i sobie mamy zawsze trzy dni, żeby sobie pogadać. I myślę, że to jest najfajniejsze, kto może zawsze przyjeżdża, chociaż czasami jest tak, że starsi ludzie mogą się rozchorować, ale jeżeli są zdrowi, to wszyscy przyjeżdżamy. Trzeba cały czas to wspominać, bo jakby nie było, to był najlepszy trener, prawda, siatkówki, osiągnął najlepsze wyniki, mistrz świata, mistrz olimpijski, wicemistrz Europy w tych czasach, to było coś wspaniałego. Także mi się wydaje, że przy każdej okazji trzeba wspominać jego zasługi i kontynuować te turnieje jak najdłużej. Jest fajnie, to naprawdę chyba jedyny turniej na świecie towarzyski z taką obsadą i co roku ta obsada jest imponująca i ja się cieszę, że to przede wszystkim jest dla dobra raz oczywiście kibiców, którzy tak licznie przychodzą na te mecze, ale dla reprezentacji, że to jest doskonałe przetarcie przed zawsze ważnym turniejem. No i kolejne pokolenie, tym razem to najmłodsze w barwach reprezentacji Polski, skupione za klawiaturą statystyka. Tak, no cieszę się, trwało to 15 lat, ale kolejne pokolenie Wagnerów na memoriale. Może doczekamy się następnego, no to ja muszę namówić synów, żeby zaczęli coś działać. To memoriał. To memoriał dla człowieka, który nigdy się nie poddał. To ku pamięci w szacunku geście dla człowieka, który miał wielkie serce. To memoriał.